Pani marszałek, Wysoka Izbo, jakże małoliczna dzisiaj niestety przy tak ważnym punkcie porządku obrad. No, widocznie składanie kwiatów jest ważniejsze, ale na szczęście mamy, nie mamy, czy mamy jeszcze pana przewodniczącego KRS-u? Jest pan, bardzo się cieszę, to mam się do kogo zwrócić. Panie przewodniczący, czy pana naprawdę nie martwi to, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa i to, jak jesteśmy oceniani? 16 lat temu Krajowa Rada Sądownictwa, Polska Krajowa Rada Sądownictwa, nie neo-KRS, tylko Krajowa Rada Sądownictwa, współzakładała Europejską Sieć Rad Sądownictwa. Dzisiaj zarząd tej instytucji chce wykluczenia Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie z powodu pandemii zostało przełożone, ale ono się w końcu odbędzie. I ja słyszę, że pan jest w ogóle nieprzekonany, że to jest jakiś problem, wręcz rozważa to, żeby Krajowa Rada Sądownictwa samodzielnie wystąpiła z tego organu. Krajowa Rada Sądownictwa została powołana do stania na straży niezależności sądów i niezależności sędziów. Ale zapomina o tym, bo nawet na stronie internetowej KRS-u nie ma o tym wzmianki. Krajowa Rada Sądownictwa służy Prawu i Sprawiedliwości do przyklepywania destrukcji polskiego sądownictwa i do sekowania niepokornych sędziów. Też nie widzę żadnych reakcji, które powinny być jednoznaczne wobec takich słów i wpisów, które ze strony przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa się pojawiają. Mówię tutaj o panu sędzim Jarosławie Dudziczu, o antysemickich wpisach i o całej aferze hejterskiej, o Casta Watch. Nic, w ogóle żadnych konsekwencji. Pan przewodniczący Mazur nie widzi problemu. Natomiast lewica, myślę, że cała opozycja, ten problem dostrzega. To jest skandalem, że Krajowa Rada Sądownictwa naruszyła obowiązek ochrony sędziów, którzy protestowali przeciwko atakowi na niezawisłość sądownictwa, że nie sprzeciwiała się atakom na sędziów, którzy kierują pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stoją na straży praw unijnych, na przykład pana sędziego Juszczyszyna. Pan przewodniczący Leszek Mazur nie widzi, tak jak mówię, problemów w ogóle związanych z tym, jak jesteśmy postrzegani na świecie, z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa, neo-KRS, jest krytykowana za to powszechnie. I my jako kraj, myślę, że tracimy nasze dobre imię, tracimy prestiż i to jest spowodowane między innymi wręcz w znacznym stopniu działaniami całej neo-KRS. Dlatego nie można skwitować tego sprawozdania pozytywnie, bo nie ma w nim ani słowa o tych rzeczach, o których przed chwilą powiedziałam. Więc to jest sprawozdanie z tylko i wyłącznie tego, czym się Krajowa Rada Sądownictwa chce pochwalić, natomiast zupełnie nie odnosi się do ciemnych stron swojej działalności i do ciemnych stron działalności swoich członków, którzy zamiast przeprosić, zamiast ponieść dyscyplinarne konsekwencje, po prostu dalej reprezentują bardzo z siebie zadowoleni Krajową Radę Sądownictwa. Dziękuję bardzo.